Przesuń pomarańczową kropkę na osi liczbowej do miejsca 5,90. Można tę liczbę przeczytać również jako 5,90 albo 5,9. No to zobaczmy. Tu mamy 5,8, a tu mamy 6,0. Można na to spojrzeć tak. 5,9 to dokładnie połowa drogi pomiędzy 5,8 i 6,0 zapisane jest jako 5,90, ale można też przeczytać tę liczbę jako 5,9. Czyli kropka ląduje dokładnie w połowie drogi. Dobrze jest się zastanowić, co reprezentuje każda z tych kresek. Jeżeli tu mamy 5,8, a o 1 dziesiątą więcej niż 5,8 mamy 5,9, tutaj. A jeszcze o 1 dziesiątą więcej mamy 6,0, to stąd dotąd mamy 1 dziesiątą i stąd dotąd też mamy 1 dziesiątą. I każdą z tych dziesiątych podzielono na tej osi na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 odcinków. Czyli każda z tych kresek reprezentuje 1 dziesiątą jednej dziesiątej, czyli 1 setną. Czyli na przykład tutaj będzie 5,81, tutaj 5,82, 5,83, 5,84, 5,85, 5,86, 5,87, 5,88, 5,89, 5,90. Jakby nie liczyć, odpowiedź się zgadza. No to następny przykład. Przesuń pomarańczową kropkę do miejsca 2,87 na osi liczbowej. To jest ciekawe zadanie. Tu mamy 2,8, tutaj 3,0, w połowie drogi pomiędzy nimi, w miejscu tej dłuższej kreski, znajduje się 2,9. Z tego wynika, że 2,87 znajdziemy w podobny sposób jak w poprzednim przykładzie. Każda z tych małych kresek oznacza jedną setną. Tu jest 2,8, tu będzie 2,81, 2,82, 2,83, 2,84, 2,85, 2,86, 2,87. Możemy dalej liczyć w celu sprawdzenia, czy wszystko się zgadza. Tu będzie 2,88, tu będzie 2,89 i tutaj 2,9, czyli 2,90. Czyli połowa drogi pomiędzy 2,8 i 3,0. Czyli wszystko się zgadza. Sprawdzamy odpowiedź. Po sprawdzeniu odpowiedzi możecie też zajrzeć we wskazówki, w podpowiedzi. Możemy też to zrobić teraz. Podpowiedź jest taka. Na rysunku zaznaczono oś liczbową od miejsca 2,8 do 3,0 i podzielono ją na 20 równych odcinków. No, zgadza się. Racja. Sprawdźmy następną podpowiedź. Podzielenie na osi liczbowej na 20 odcinków oznacza, że długość odcinka wynosi 3,0 odjąć 2,8, czyli 20 podzielone przez 20, czyli 0,01. To kolejny sposób na powiedzenie, że każdy z tych małych odcinków to jedna setna. Ale wiedzieliśmy to już wcześniej. 2,81, 2,82, 2,83, 2,84. 2,85, 2,86, 2,87. Tu jeszcze mogą pojawić się kolejne podpowiedzi. Zachęcam Was do zaglądania do nich i sprawdzania, jaki jest ich sens. No to zróbmy jeszcze jakiś przykład. Przesuń pomarańczową kropkę do miejsca 0,27 na osi liczbowej. Tu mamy 0,2, tutaj 0,3, czyli odległość od tego miejsca do tego miejsca to 1 dziesiąta. I ta 1 dziesiąta podzielona jest na 10 części, czyli każdy z tych małych odcinków to 1 dziesiąta 1 dziesiątej, czyli 1 setna. Czyli tu mamy 2 dziesiąte i 0 setnych, 2 dziesiąte i 1 setna, 2 dziesiąte i 2 setne, 2 dziesiąte i 3 setne, 2 dziesiąte i 4 setne, 2 dziesiąte i 5 setnych, 2 dziesiąte i 6 setnych, 2 dziesiąte i 7 setnych. To są 2 dziesiąte i 7 setnych. Inaczej można na to spojrzeć tak. To jest 20 setnych, 2 dziesiąte to to samo co 20 setnych, 21 setnych, 22 setne, 23 setne, 24 setne, 25 setnych, 26 setnych, 27 setnych. Sprawdzamy odpowiedź i znowu możemy sprawdzić podpowiedzi. Podział na 10 równych odcinków nawet są opisane na osi. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Zachęcam Was do rozwiązywania tych zadań samodzielnie i szperania w podpowiedziach i wskazówkach.